Cześć, hej, czołem, witam was ponownie w kolejnym filmie na kanale, w kolejnej recenzji. Najpierw krótkie przypomnienie. Tydzień temu pojawiły się trzy pierwsze odcinki z serii Arcane, serial Zora. I ja wam o nich opowiedziałem. Jeżeli ktoś jeszcze tego filmu nie widział, to będzie on w karcie, czyli to będzie tamten róg, jeżeli się nie pomyliłem. Minął niecały tydzień, pojawiły się trzy kolejne, ja je obejrzałem, także coś wam tutaj opowiem. Więc chyba to tyle, przejdźmy do rzeczy. A więc tak, te trzy pierwsze odcinki, czyli akt pierwszy inaczej, no to były takim dość dobrym wstępem do całej historii. No bo dowiedzieliśmy się, kto się w ogóle pojawia, co się dzieje, gdzie jesteśmy itd., itd. No i trzeci odcinek zakończy pewnym wydarzeniem, które jest powiedzmy takim wstępem do kolejnej historii, ale nie do końca też można było wiedzieć jaki. W sensie to było tak, że coś się będzie dziać, ale nie do końca wiadomo co. Więc to też był taki trochę powód, do którego się czekało na kolejne odcinki, no bo nie wiadomo było, co się wydarzy. Zresztą ten serial jest tak dość dobry, więc nawet jeżeli by się nie wydarzyło coś jakiegoś takiego, że jeżeli bym się spodziewał, co będzie dalej, to i tak bym na niego czekał. W ogóle są bardzo dobre opinie o tym serialu, nawet u mnie pisaliście, że no tam na przykład nie gacie w Riot, tylko gacie w Valorant, to na przykład też gra od Riot Games, albo w ogóle nie jesteście związani z jakąś grą Riotu, a chcielibyście ten serial obejrzeć, bo was zwiastun zaskoczył. Także, no. Słuchajcie, jeżeli tak się dzieje, że osoby niezwiązane z tym oglądają, no to jest bardzo dobrze. No i dobra, mamy kolejne odcinki, mamy jakiś taki przeskok w czasie, trochę czasu minęło, trochę się pozmieniało i my się dowiadujemy, o co chodzi. Drogi Vi i Jinx, bo teraz już możemy mówić Jinx, na jakiś czas się rozdzieliły, ale znowu się teraz ze sobą splotły. I teraz to ich ponowne spotkanie będzie napędzać fabułę do przodu. Dowiadujemy się wtedy też, dlaczego Jinx w ogóle stała się taka, jaka jest, bo już teraz widzimy Jinx taką, jaką widzimy w LoL, czyli taką dość szaloną, nieobliczalną. I to, dlaczego ona jest szalona i jak to jej szaleństwo się w ogóle objawia, to bardzo dobrze widać i świetnie to wygląda. Ale oprócz Vi i Jinx dalej mamy Silco, który no, jak wcześniej chce przyjąć władzę, no poniekąd mu się to trochę udało, ale też nie do końca. Dalej jednak będzie próbował przyjąć władzę. Dobra, musiałem zmienić miejsce do nagrywania, bo zaszło słońce i nic nie byłoby widać tam, gdzie wcześniej nagrywałem. A jestem w danym momencie, bo skończyłem mówić o Zon, więc możemy przejść spokojnie do Piltowy. Jeżeli chodzi o Piltowę, no to tam ponownie akcja Jace'a i Victora, którzy w poprzednich odcinkach próbowali połączyć magię z technologią i im się to udało i stworzyć tak zwany Hextech. Czyli właśnie takie połączenie. I nawet z pomocą Hextechu udało im się stworzyć coś, co pomogło bardzo miastu. I tutaj ich drogi się trochę rozdzieliły, bo jeżeli chodzi o Victora, dostał w końcu swoje jakieś backstory, w końcu jakąś swoją historię. I tutaj ta historia stała pociągnięta i Victor będzie tutaj dość dobrze rozbudowany, co mi się jak najbardziej podoba, bo wcześniej to Victor po prostu był gościem, który pomógł Jace'owi. I na tym się w sumie jego rola kończyła. Jeżeli chodzi o Jace'a, to stał się on dość ważną osobą w mieście i musiał się właśnie z problemami, jakie taka ważna osoba w mieście ma, no musiał się z nimi po prostu zmierzyć. Wtedy zobaczył, że nawet w takim mieście postępu, bo tak to miasto było nazywane jak Piltowe, no korowo niestety nie jest. Bardziej mnie historia Victora interesuje, bo tu może się jeszcze wydarzyć coś ciekawego. No i najważniejsza rzecz w tych trzech odcinkach to, że historie się ze sobą łączą. Łączą się ze sprawą Caitlyn, która tak jak przewidywałem, że w poprzednich odcinkach no to mało robiła, tylko coś tam powiedziała, to w kolejnych odcinkach będzie jej na pewno więcej i zdecydowanie tak jest. No w sumie Caitlyn to chyba mogę powiedzieć jest główną postacią tych trzech odcinków. Ponieważ łączy ona siły z Vi, co mnie akurat bardzo cieszy i mi się bardzo podobało. I no one razem dobrze wyglądają. No i będą one walczyły z Silco oraz będą też szukały Jinx. Znaczy Powder. Znaczy, no wiecie o co chodzi. I wszystko oczywiście jak zwykle prowadzi do wielkiej walki na końcu. Znaczy ta nie była aż taka wielka, była fajna, ale myślę, że będą jeszcze większe walki. Ja tak właśnie sobie myślę, że chyba w ostatnim, 9 odcinku będzie jakaś wielka, porządna walka. No ja sobie inaczej tego nie wyobrażam. Musi być jakaś. Też powstało wiele różnych już teorii dotyczących serialu po tych trzech pierwszych odcinkach i teraz po tych kolejnych na pewno też powstały. Gdzieś tam nawet na YouTubie mignęło kilka filmów na ten temat. Też z moimi kumplami sobie kilka tych historii pomyśleliśmy, więc tylko czekać, czy się one sprawdzą. Jeżeli chodzi o elementy typu animacje, soundtrack i tak dalej, to wszystko cały czas stoi na bardzo dobrym poziomie. Serial zdecydowanie nie spada w dół, jest jak najbardziej ok. Ja mam tylko nadzieję, że w kolejnych trzech odcinkach będzie więcej walki, bo trochę mi tu tego brakowało. To mam naprawdę nadzieję, że cały serial zakończy się jakąś porządną bitką. No i to będzie już na tyle w tym filmie. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Właśnie, subskrypcje, słuchajcie. Jak rzucałem ten film, to było chyba 913-15 subskrypcji. Przed chwilą sprawdzałem, przed nagrywaniem, no to było 926, także no, wyleciało sporo subskrypcji. Także dziękuję wszystkim, którzy zostawili subskrypcje. No i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!